19 marca. O godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Andrzejem Szczypiorskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam, a teraz konkretnie z Andrzejem Szczypiorskim. Możecie Państwo do nas dzwonić, oczywiście ci Państwo, którzy oglądacie nas teraz w Warszawie, w sobotę. Jak powiedział ostatnio pan Drawicz, sobota, godzina trzecia, ach jaki piękny dzień, cytując Gałczyńskiego. Natomiast ci Państwo, którzy będziecie nas oglądali w czwartek czy piątek w innych miastach Polski, w sieci Polonia, możecie też do nas dzwonić. Zawsze w sobotę o godzinie 15.15, 26 będziecie mogli Państwo dzwonić do pana Aleksandra Smolara. Tymczasem Andrzej Szczypiorski. Andrzej Szczypiorski, najbardziej chyba znany na świecie pisarz polski, obok Kieślowskiego i Pendereckiego, znany chyba bardziej nawet od Miłosza, ogromna ilość nakładów, ogromna ilość książek, a wszystko to zaczęło się stosunkowo niedawno, 8 lat temu, po wielkim komercyjnym sukcesie Początku. Po Początku nastąpiła amerykańska Whisky, Noc, Dzień i Noc, a ostatnio Portret z kobietą w tle, książka osławiona tym, że po latach znowu cały nakład został oddany na przemiał, ale tym razem z powodu błędów korektorskich. Andrzej Szczypiorski wywodzi się z radia, kierował teatrem, działał w Związku Literatów do roku 81, Komitecie Porozumiewawczym Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, żołnierz Powstania Warszawskiego, więzień obozu hitlerowskiego. W roku 1982 internowany w Jaworzu, uchodzi za miłośnika zwierząt. Od 30 lat chętnie fotografuje się z psami lub z kotami. Pisze książki, a pod pseudonimem Maurice Andrews – kryminały. Otrzymał mnóstwo pisarskich nagród. Ostatnio, w przededniu swojej 70. rocznicy urodzin, nagrodę literacką imienia Herdera. Proszę nam powiedzieć, panie Andrzeju, witamy w studio, dziękujemy za przybycie do studia. Ja czy sukces dziękuję. Finansowy i czytelniczy stanowi zawsze o wartości pisarza? Na pewno nie, ale sądzę, że sukces finansowy i czytelniczy bardzo często tworzy sukces. Myślę, że nie tylko książki dobre odnoszą sukces finansowy i czytelniczy, ale bardzo często się zdarza, że taki sukces odnoszą książki dobre. Ponieważ jestem człowiekiem próżnym, jak każdy artysta, sądzę przeto, iż mój sukces finansowy i czytelniczy zawdzięczam książkom dobrym. Czy ten sukces jest pańskim zdaniem wynikiem sprawiedliwości? Ma pan go za przypadkowy, czy został może wypracowany również poprzez dbanie o swój public relation, poprzez fotografowanie się z psami i kotami i pisanie podobających się publiczności kryminałów? Proszę pana, ja tu muszę sprostować. Te kryminały, ja napisałem dwa, a nawet trzy, przepraszam. I było to ponad 30 lat temu. Od tego czasu już nie pisałem powieści kryminalnych, a wydałem je wtedy pod pseudonimem Maurice Andrews, ponieważ tego rodzaju moda panowała w Polsce. Jak pan zapewne wie, na pewno pan wie, Maciej Słomczyński pisywał wtedy kryminały pod pseudonimem Joe Alex, Kwiatkowski pod pseudonimem Noel Randon. No i ja wówczas tak. A po co je pan pisywał? Dla pieniędzy, czy może po to, żeby nauczyć się technik romansowych? Proszę pana, i dla jednego, i dla drugiego. Niewątpliwie wtedy, lat temu, ponad 30, to dawało pewien dochód. W każdym razie większy dochód, aniżeli literatura piękna sensu stricto. Ale ja uważam, że pisanie powieści kryminalnych, szczególnie dla młodego autora, a wówczas byłem autorem bardzo młodym, jest znakomitą palcówką, jest świetną wprawką, jeśli chodzi o budowanie fabuły. Ślady technik romansowych, właśnie tych kryminalnych, w jakiś sposób profitują w literaturze? Znać to w pańskiej późniejszej twórczości? Ja sądzę, że tak. Ja sądzę, że tak, ale trudno mi się w tej mierze wypowiadać, zważywszy, że ja nie jestem ani teoretykiem, ani krytykiem literatury, prawda? Ale przypuszczam, że tak. Ja sądzę, że istota rzeczy polega na umiejętności opowiadania, na opanowaniu sztuki opowiadania, opowiadania w sposób względnie interesujący. A to szkołą tego typu opowiadania, jak sądzę, również, nie tylko, ale również są powieści kryminalne. 20 79 11, 20 57 53, pierwszy telewidz się dodzwonił. Witamy. Bardzo proszę. Halo?
Ja chciałam zadać pytanie panu Szczypiorskiemu, chociaż chcę powiedzieć na wstępie, że nie jestem pana ogromną sympatyczką. Chciałam zadać pytanie tego typu. Jest pan urodzonym moralizatorem od kilku lat w Polsce i chce pan nas koniecznie europeizować. Ja chciałam powiedzieć, że jestem Europejką 52 lata, bo tyle lat żyję w Warszawie i nie umniejszając pana zasług, chciałam zapytać, co pana upoważnia do tego, żeby nas tak moralizować? Bo jest pan niestety, zarzuca nam pan takie różne rzeczy i wyraża się pan o całym społeczeństwie, a chciałam powiedzieć, że przecież wybrał pan kiedyś mniejsze zło i był pan bardzo związany z władzą komunistyczną i korzystał z jej usług. Dziękuję. Tak. Mogę teraz. Oczywiście, od razu. Ja nie uważam siebie, proszę pani, za moralizatora. Jeżeli pani mnie uważa, to to jest pani dobre prawo. Natomiast myślę, że obowiązkiem pisarza jest mówić krytycznie nade wszystko o tym, co jest mu najbliższe, o jego własnym społeczeństwie. A ponieważ ja mam dosyć krytyczny stosunek w ogóle do otaczającej mnie rzeczywistości, a także za tym i do rzeczywistości polskiej, wobec tego nie taję moich krytycznych uwag pod adresem naszego społeczeństwa, aczkolwiek nigdy nie traktowałem społeczeństwa jako całości. Nigdy nie uogólniałem moich uwag krytycznych. Co się zaś tyczy tego pani sformułowania na temat władzy komunistycznej, to chciałem tutaj sprostować pewne sądy, które czasem się pojawiają. Każdy człowiek w moim wieku był w jakimś stopniu związany z istniejącą strukturą tego państwa. Szczególnie pisarze byli związani, ponieważ byli w jakiś sposób uplątani w mniejszym lub większym sensie w rzeczywistość także polityczną. Natomiast ja mogę sobie powiedzieć, mogę to powiedzieć publicznie, a sobie bardzo niewiele w tej mierze wyrzucam, ponieważ właściwie nigdy nie profitowałem. Pod tym względem byłem bardzo daleki od tych spraw. Poza tym chcę tutaj podkreślić z naciskiem, że do roku 1956 byłem całkowicie poza życiem publicznym. Nie ze względu na moje osobiste wybory, tylko ze względu na moją sytuację rodzinną. Ojciec mój był emigrantem politycznym, a zatem nie byłem wcale łakomym kąskiem dla ówczesnej władzy. Niech pan pozwoli, ja dokończę. Między 56 a 68 niewątpliwie byłem związany bardzo blisko z istniejącym wówczas systemem, ponieważ tak jak olbrzymia większość społeczeństwa polskiego po 56 roku uwierzyłem Gomułce i uwierzyłem, że teraz będziemy budowali prawdziwy socjalizm. Po 68 roku już się głęboko do tego wszystkiego rozczarowałem, a od połowy lat 70. byłem w zdeklarowanej opozycji. Ale czy człowiek, który był na placówce po 56 roku w Danii, może powiedzieć, że nigdy nie profitował i nie był w żaden sposób uwikłany już coś więcej niż to państwo, po prostu w aparat władzy? Może to powiedzieć, śmiało może to powiedzieć. Jak się było attaché kulturalnym ambasady w Kopenhadze, to można to śmiało powiedzieć. Dziękuję. 20 79 11, 20 57 53. Kolejne pytanie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan mnie słyszy? Słyszymy się świetnie. Panie Andrzeju, kochany, pan był kilka lat w Niemczech. Chodzi mi o to, że czy pan chociaż raz obejrzał w telewizji niemieckiej audycję o Breslau, Stettin, Allenstein? Chodzi o taką sprawę. Proszę o skomentowanie drugą część pytania w nawiązaniu do pierwszego. Przecież od 4 lat nie ma jednego dnia, żeby w naszej oficjalnej telewizji, czy w pierwszym, czy w drugim programie, nie było audycji o Lwowie, o Wilnie. Przecież Ukraina ma 60 milionów mieszkańców i codziennie drażnić ich, albo się zgadzamy na status quo, albo oddajmy te ziemie zachodnie. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Moje zdanie w tej sprawie, jak rzadko, jest całkowicie jednoznaczne i tutaj nie mam żadnych, wie pan, wątpliwości i obiekcji. Powinniśmy stać na straży status quo. Jakakolwiek próba rewizji granic, gdziekolwiek w Europie, powinna być dla nas nie do przyjęcia jako dla całego społeczeństwa, dla całego narodu. Wrocław, Szczecin to są miasta polskie, granica polsko-niemiecka przebiega na Odrze i Nysie, a granica między Polską a Ukrainą, Białorusią i Litwą przebiega tam, gdzie przebiega obecnie. I jakiekolwiek próby rewindykacji
są moim zdaniem w dzisiejszym świecie niedopuszczalne. Panie senatorze, ja o tym nie powiedziałem, że był pan senatorem Rzeczpospolitej chyba ponad 2 lata, taki tytuł nosi się do końca życia. Czy nie ma pan poczucia, iż rezygnując z walki o powtórną reelekcję, w istocie sprowadził pan swój krótki polityczny byt do jakiegoś teatralnego gestu? W tej chwili usłyszałem ton senatora. Czy pan niezbyt szybko obraził się na rzeczywistość i może nie zgubił przez to danemu panu jako pisarzowi do ręki Złotego Rogu? Proszę pana, po pierwsze, ja się nie obraziłem na rzeczywistość. Ja nie kandydowałem w drugich wolnych wyborach do Senatu z tej prostej przyczyny, że kiedy w pierwszych wyborach kandydowałem, to traktowałem tę sprawę po pierwsze incydentalnie. Wiedziałem, że to nie jest sprawa mojego zawodu, sprawa mojej przyszłości. Po drugie, był to bardzo szczególny okres historyczny. Proszę zwrócić uwagę, że wybory odbywały się w czerwcu 1989 roku. Wydawało się wówczas całej opozycji demokratycznej, że my będziemy stanowili grupę, która będzie patrzyła PZPR-owcom na ręce, a oni będą rządzili w Polsce, bo nikt nie mógł wówczas przewidzieć sytuacji, jak się ona rozwinęła już na jesieni 1989 roku. Sądziłem zatem, że to jest pewien rodzaj powinności, od której uchylić mi się nie wolno. Natomiast w roku 1991, kiedy szliśmy do następnych wyborów, doszedłem do wniosku, że ja powinienem siedzieć za biurkiem i pisać, a nie zajmować się polityką, bo polityka w demokratycznym państwie powinna przejść w ręce warstwy zawodowych polityków. No i co, przeszła? A nie, to jest inna sprawa, wie pan, to jest inne zagadnienie, wie pan. Nie przeszła, bo na to potrzeba jeszcze dużo czasu. Ja myślałem, że przejdzie nieco szybciej, ale w każdym razie ja się nie nadaję na zawodowego polityka. A kto się w takim razie nadaje? Kto w tym kraju, który nie miał kiedy wykształcić sobie warstwy politycznej, dziś powinien rządzić? Byli ludzie aparatu PZPR-owskiego, czy pisarze, intelektualiści, czy kto? Proszę pana, ja myślę, że w warunkach demokratycznych odpowiedź na to jest bardzo prosta. Rządzić powinni ci, którzy zostali wybrani przez większość narodu. Bez względu na to, kim oni są. Ponieważ to naród musi decydować w wolnych wyborach, komu władzę powierza. Władzę ustawodawczą, prawda, w Sejmie i w Senacie. No i naród 19 września ubiegłego roku dokonał takiego wyboru, jakiego dokonał. Trzeba to zaakceptować, czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Prawda. To jest pierwsza część odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jest druga część odpowiedzi. A druga część oczywiście... to będzie moje pytanie o to, na kogo pan głosował i by głosował dziś, aby rządził. Proszę pana, ja głosowałem w wyborach 19 września na Unię Demokratyczną, co nie jest żadną tajemnicą, ponieważ przed wyborami pisałem o tym, że będę głosował na Unię, ponieważ uważałem tę partię za najbliższą moim poglądom i mojej wizji przyszłości dla Polski. I w przyszłości chyba też byłbym głosował na Unię. 2079 11, 2057 53. Kolejne pytanie, witamy. Witamy. Halo? Halo? Rozłączę. Rozłączył się telefon, w takim razie kontynuujmy rozmowę. Przepraszamy, mamy nadzieję, że uda się panu jeszcze raz czy pani do nas dodzwonić. Kolejne pytanie, jakie są w takim razie pańskie poglądy? Czy jest pan człowiekiem lewicy, czy jest pan człowiekiem bliższym prawicy? Proszę pana, ja nigdy tego nie taiłem, zawsze uważałem się za człowieka lewicy, zawsze byłem wychowany, bo byłem wychowany w domu PPS-owskim. Mój ojciec był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, był przed wojną posłem na Sejm z ramienia PPS-u, był jednym z bardzo aktywnych i czołowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. W związku z tym niewątpliwie moje lewicowe skłonności towarzyszyły mi przez całe życie. Stąd między innymi również moje złudzenia po roku 56, trwające około 10 do 12 lat, prawda, związane z ówczesną Polską Ludową. Ponieważ gdybym nie miał tego rodzaju tendencji w myśleniu politycznym czy społecznym, to zapewne nie uległbym tym złudzeniom. Do dzisiejszego dnia pozostałem człowiekiem lewicy. Czy jest pan katolikiem? Tak. Czy bycie lewicowcem i bycie katolikiem da się ze sobą połączyć? Przypomina mi się taki tytuł Adama Michnika, Kościół, Lewica, Dialog. Adam Michnik porówna, rozdziela dziś ciosy pomiędzy Kościół i Lewicę. Proszę pana, Kościół, a religijność to są dwie różne sprawy. Katolicyzm, a struktury Kościoła to także nie jest sprawa całkowicie identyczna. Ja myślę, i ja to nawet kiedyś napisałem w jednej z moich książek,
w notatniku stanu wojennego, że w Polskiej Partii Socjalistycznej zawsze było miejsce dla Pana Boga. Bardzo wielu ludzi z PPS-u było wierzącymi katolikami i nie odczuwali tutaj żadnej ambiwalencji, czy żadnych powiedzmy sobie, żadnej sprzeczności. To dopiero totalitarne myślenie komunistyczne i pełna ideologizacja życia w państwie, a także i pełna ideologizacja życia jednostki doprowadziły do tego rodzaju sytuacji, w której pewnie ludzie byli osobistymi przeciwnikami Pana Boga. Ja myślę, że tendencje lewicowe wcale się nie kłócą z religijnością. 20-79-11, 20-57-53. Mam nadzieję, że tym razem się ktoś do nas dodzwonił. Czekamy. Halo? Halo? No, tym razem się też nie udało. Coś się niedobrego dzieje z telefonami, ale telefon dzwoni. Może jednak, halo? Proszę bardzo. Najpierw to. Proszę halo? Ja chciałam sprostować wypowiedź pana Szczepiorskiego. On się wyraził, że niestety większość narodu była uwikłana, prawda, w sprawy związane z władzą. Nieprawda, proszę pana. Ja mam już pewnie tyle lat, co pan Szczepiorski. Tak samo młodość spędzałam w PRL-u. Skończyłam studia. Nie należę nawet do studenckiego organizacji, nawet nie pamiętam jej nazwy, studenckiej, Socjalistycznej Młodzieży. Absolutnie nic takiego nie było, więc proszę nie mówić, że wszyscy, prawie wszyscy, bo tylko niestety tacy jak pan się garnęli do władzy. No i po drugie, proszę pana, w ogóle nie podoba mi się, że ta rozgłośnia przedstawia nam takich ludzi jak pan Szczepiorski, który jest piewcą Stalina, przecież pamiętam doskonale, piewcą Stalina, a teraz nas jako naród krytykuje. Jakim prawem? No to konkretnie, czy coś pan nie, no to pani mnie zapewne z kimś pomyliła. Nie, nigdy nie byłem piewcą Stalina. To są absurdy. Absolutnie. W owym czasie w ogóle nie publikowałem, bo nie było mowy o tym, żebym mógł publikować z uwagi na moje uwarunkowania rodzinne. Ale ja chciałem jeszcze tej pani jedną rzecz odpowiedzieć. To będzie dla niej gorzkie i również dla mnie jest gorzkie. Mnie się wydaje, że wybory z 19 września dały wyraźny dowód, jak znaczna część społeczeństwa była uplątana w pewne tradycje, tendencje, struktury związane z tak zwanym PRL-em, prawda? To jest bardzo istotny dowód, prawda? I mówienie dzisiaj tego, co powiedziała ta pani, wydaje mi się, no uprawnione to ono jest, ale dosyć dalekie od rzeczywistości politycznej Polski. Czy wobec tego dzisiaj literatura ma jakiś wpływ na opinię publiczną? Proszę pani, literatura w Polsce zawsze miała dosyć znaczny wpływ na opinię publiczną ze względu na szczególny los historyczny naszego narodu. Proszę zważyć, że Polska przez cały wiek XIX była, naród polski był pozbawiony własnego państwa, własnych instytucji życia publicznego. W związku z tym Polacy się w jakiś sposób swoją tożsamość umacniali poprzez literaturę. Były właściwie dwa obszary umacniania tożsamości, suwerenności duchowej Polaków. To był Kościół rzymskokatolicki i literatura narodowa. Tak się złożyło szczęśliwie, że w XIX wieku los obdarzył nas bardzo wielkimi pisarzami, zarówno w epoce romantycznej, jak i w czasach pozytywizmu. I w związku z tym rola pisarstwa w Polsce była ogromna. Ona się przeniosła na wiek XX, prawda? Potem w niemałym stopniu wzrosła w okresie tak zwanego PRL. Intelektualista czy inteligent? Jak mam szanownego pana tytułować i czy ten tytuł w Polsce oznacza coś innego dla pana dziś niż na przykład w Niemczech? Ach, proszę pana. Po pierwsze, nie intelektualista, nigdy się nie uważałem za intelektualistę. Dla mnie to jest dosyć w ogóle podejrzane sformułowanie. A na pewno to ma inny wydźwięk w Polsce, aniżeli w ogóle w całej zachodniej Europie, nie tylko w Niemczech. I to się nie zmieniło. I to się nie zmieniło. Dziękuję. Kolejne pytanie 20-79-11, 20-57-53. Czy się słyszymy? Halo? Dzień dobry. Ja jestem uczennicą liceum i nie wiem, czy pan wie, ale na przykład w zeszłym roku na Dziennikarstwo było pytanie o pana książki, ale chodzi mi o to, że przerabia się pana książkę w szkole średniej. I zawsze wszyscy nauczyciele zastanawiają się i uczniowie, co pisarz chce przekazać. Co pisarz chce przekazać? I ja się chciałam spytać, co pan chce nam młodym ludziom przekazać w swoich książkach? No, proszę pani. Co wiesz, wiesz.
gdybym potrafił odpowiedzieć na to pytanie w krótkim telewizyjnym programie, to bym nie musiał pisać tych wszystkich książek. Ja myślę, że ja chcę przekazać pewną cząstkę doświadczenia mojego osobistego, czy doświadczenia mojego pokolenia pod tą szerokością geograficzną. Jakie to było doświadczenie? No to było doświadczenie związane z wyzwaniem totalitarnym naszego stulecia. To jest najkrócej, co mogę na ten temat powiedzieć, ale ja chciałbym to uzupełnić tego rodzaju sformułowaniem, które bardzo lubię. A mianowicie, mnie się wydaje, że każda książka jest pisana tyle razy, ile razy została przeczytana. Każdy czytelnik czyta książkę pisarza przez pryzmat i filtr swojego osobistego doświadczenia, swojej własnej wrażliwości, swojej pamięci, swoich przeżyć. I w związku z tym wyciąga z każdego tekstu literackiego to, co jemu jest najbliższe, co do niego najbardziej trafia, co najgłębiej w niego przenika. A zatem ja myślę, i to odpowiadam pani bezpośrednio tej, która telefonuje, pani powinna wyciągnąć z tych książek to, co pani uzna dla siebie za ważne, a nie to, co mnie wydawało się ważne, że chce pani przekazać. A ja zapytam, jak książki powinny się rozchodzić? Czy sztuka, pan już jest w lekturach, rozumiem, że jest to jakoś pewnie dotowane, są egzemplarze, czy sztuka powinna być dotowana przez jakiegoś mecenasa państwowego, czy każdy powinien sobie radzić, chociażby, nie wiem, pisząc kryminały, po to, żeby zarobić na swoje ambitne utwory? Wie pan, i jedno i drugie, to znaczy ja sądzę, że najlepsza jest sytuacja wówczas, kiedy każdy pisarz troszczy się o siebie i musi walczyć o to, ażeby mógł tworzyć. Bo w przeciwnym razie będzie rozpieszczony, w przeciwnym razie będzie uzależniony, a na pewno jego wolność tworzenia będzie w jakimś tam stopniu ograniczona. Z drugiej wszakże strony, nigdy sztuka nie rozwijała się całkowicie poza mecenatem. Zawsze byli mecenasi, począwszy od książąt florenckich, a skończywszy na współczesnym państwie. Co wolno mecenasowi? Czy mecenas ma po prostu dać i się cieszyć, że od niego wzięto, czy ma prawo dawać na to, co mu się podoba, a w związku z tym wymagać? Wie pan, to zależy oczywiście od mecenasa. Ja myślę, że byli najrozmaici w historii. Najgorszy to jest ten mecenas, który powiada, ja płacę i wymagam. To niech nie płaci u Boga Ojca, bo wtedy jest dużo zdrowsza sytuacja. Ale ja wierzę w powstawanie w Polsce demokratycznej, w Polsce wolnorynkowej takiego mecenatu, który będzie łożył na rozwój kultury i sztuki bez stawiania pewnych określonych wymagań, bo tak to bywa na świecie. W początku opisał pan mecenasa skromnego, może nieco próżnego, ale w jakiś sposób pokornego. Czy pan sobie i innym polskim pisarzom życzyłby właśnie kogoś takiego jak Krawiec-Kujawski? Czy gatunek takich ludzi ma prawo i powinien odrodzić się we współczesnej wolnej Polsce? Absolutnie tak. Ale oczywiście ludzie tego typu, co Krawiec-Kujawski mieli i będą mieli niesłychanie ograniczone możliwości w zakresie mecenatu, a zatem potrzebni są mecenasi dużo potężniejsi. Byłoby bardzo dobrze, gdyby ci bardzo potężni mecenasi zachowywali tę samą pokorę w obliczu sztuki, jaką zachował ten Krawiec. Czy bohaterowie, protagoniści pańskich utworów to osoby całkowicie fikcyjne, czy tkwią za nimi jakieś autentyczne wzory? Proszę pana, oczywiście jest i tak, i tak. To znaczy, to są postaci fikcyjne, ponieważ są stworzone w ramach jakiejś mojej wyobraźni. Ale powstaje pytanie bardzo kluczowe dla całej twórczości pisarskiej. Czy wyobraźnia może funkcjonować całkowicie w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości? Nie sądzę, aby mogła. I w związku z tym oczywiście protagoniści tych książek w jakimś tam stopniu znaleźć mogą swoje pratypy w rzeczywistości, która dlaczego mnie nawet otaczała. W powojennym, w obecnym wydaniu notatnika ze stanu wojennego zaszyfrował pan prawie wszystkie nazwiska, ja 60% odczytuję, one są oczywiste, a jednak pan posługuje się literami tylko przy imionach, nie podaje pan nazwisk swoich współwięźniów, rozmówców. Proszę, to jest bardzo proste. Proszę zważyć, że ja notatnik stanu wojennego pisałem w okresie stanu wojennego. Ale ja pytam o wydanie już obecne. On wyszedł w podziemiu i wówczas te nazwiska i imiona były, te nazwiska były zaszyfrowane. A kiedy to wyszło już potem, w innych warunkach, to doszedłem do wniosku, że trzeba zachować
ten tekst bez zmian, tak jak on powstał w tamtym czasie, powinien być dalej powielany, jeżeli... A czy dla licealistów będzie errata? Uzna, że warto go czytać. Słucham? Czy dla licealistów będzie errata? A po co? Niepotrzebnie. 20 79 11, 20 57 53, witamy. Prosimy. Dzień dobry, prosimy. Dzień dobry. A? Tak, słyszymy się. Chciałam zapytać się, jaki jest pana stosunek jako człowieka i pisarza do pana Wałęsy, do prezydenta Wałęsy? Bo jeszcze nie tak dawno po prostu pluł pan na niego i nazywał go pan w prasie, to było wydrukowane, polityczne bydle. Prezydent wtedy na to nawet jakoś ostro nie zareagował. Może się bał pana jadowitego języka. Proszę pani, czy pani byłaby taka łaskawa i zechciała mi zacytować tę prasę, w której ja w taki sposób odezwałem się o prezydencie Rzeczypospolitej? A więc zaprzecza pani, pan. Ale rzeczywiście, że to znaczy, chwileczkę, mój stosunek do pana prezydenta był i jest krytyczny, ale w żadnym wypadku nie używałbym tego rodzaju epitetów wobec prezydenta, ponieważ to jest głowa państwa i samo to stanowisko zasługuje na szacunek ze strony wszystkich obywateli. Co nie zmienia faktu, że mój stosunek do prezydenta Wałęsy jest krytyczny. Jaka literatura jest dla pana piękna i kto spośród żyjących wydaje się panu największym polskim prozaikiem? Proszę pani, ja nie przyszedłem do tego studia po to, ażeby wystawiać cenzurki moim żyjącym kolegom. Wobec tego pani wybaczy, uchylę to pytanie. To znaczy uchylę się od odpowiedzi na to pytanie. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jest kilku bardzo wybitnych pisarzy współczesnych polskich, których niesłychanie cenię i bardzo pilnie czytam ich dzieła. Uważam, że są oni, winni być oni dumą naszej kultury. Ale nie chcę wymieniać ich nazwisk, zważywszy, że mogę pominąć jedno albo dwa i po cóż mi ten pasztet. Określił się pan jako człowiek lewicy, ja zapytam o drugą część, o prawicę. Czy mają rację ci, którzy mówią, że prawica polska kuleje zawsze na brak intelektualnego zaplecza? Czy mógłby pan wymienić chociaż jedną osobę z kręgów prawicowych, którą pan autentycznie poważa? Proszę pana, mógłbym wymienić kilka osób z kręgów prawicowych, które poważam. A po cóż nazwiska? Ja nie lubię tak szermować nazwiskami, bo znowu wymienię o jedną osobę za mało i tamta osoba niewymieniona poczuje się dotknięta bądź obrażona. Prawda? Nie. Ja uważam tylko, że i stoję na tym stanowisku, że prawica polska zawsze cierpiała na brak intelektualnego backgroundu. To jest fakt historyczny, jak gdyby poza, dla mnie poza dyskusją. Ale nawet tak wybitni ludzie w prawicy polskiej jak Rybarski czy Dmowski w dawnych czasach, 60, 70, 80 lat temu, nie reprezentowali moim zdaniem tego najwyższego lotu intelektualnego. Z prawicą polską tak było zawsze, ale to jest nawet szerszy problem. Mnie się wydaje, że w całej Europie tak było. A czyż prawica francuska nie cierpiała na brak intelektualnego backgroundu? Ja już nie mówię o niemieckiej, która zawsze była intelektualnie pusta. To jest pewien rodzaj słabości prawicy, który jak sądzę... Która przyciąga pana ku lewicy. Która się datuje od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 20 79 11, 20 57 53. Kolejne pytanie. Witamy pana, prosimy. Proszę pana, chciałem się zapytać, w związku z pańskim twierdzeniem, że większość czy wszyscy byli umoczeni w PRL-u, czy pan był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? To po pierwsze. Kiedy pan do niej wstąpił? Jakie były motywy pańskiego w niej udziału? I kiedy pan z niej wystąpił, jeśli pan wystąpił? Znaczy wystąpił, bo nie ma tej organizacji oczywiście. Tak, więc odpowiedź jest bardzo krótka. Nigdy nie byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dziękuję. A teraz konkretnie. Czy jako mieszkaniec Mokotowa rozumie pan i akceptuje nowy ustrój Warszawy? Och, to jest szalenie trudne pytanie. Wie pani, stawia mnie pan w sytuacji takiej, że czuję się zażenowany. Ponieważ ja nie tylko jako mieszkaniec Mokotowa, ale jako człowiek, który żyje sprawami publicznymi, powinienem świetnie się orientować w ustawie dotyczącej nowego ustroju Warszawy. Tymczasem ja się fatalnie w tym orientuję. Ale powiedziałbym może tak. Poczekajmy, nie śpieszmy się z ocenami. Wszedł nowy ustrój Warszawy w życie, czy wchodzi w życie, prawda, w tej chwili. Na pewno on ma swoje wady.
bo docierają do mnie niesłychanie krytyczne głosy. Równocześnie jednak nie mogę ludzi, którzy podjęli tego rodzaju decyzje, traktować jako tych, którzy nie mają zielonego pojęcia o problematyce samorządowej, o ustroju miast i tak dalej. Ja za tym mają oni pewien typ argumentacji za sobą. Poczekajmy, jak to się sprawdzi w praktyce. Czy jako inteligent jest pan zdania, że w obecnych warunkach finansowych, budżetowych można jednak bardziej dbać o całą infrastrukturę społeczną, kulturę, oświatę, zdrowie? Myślę, że tak. 20.79.11, 20.57.53, kolejne pytanie. Halo, można mówić? Halo? Tak, słyszymy się świetnie. Można rozmawiać z panem Andrzejem Szczypiorskim? Panie Andrzeju, mam do pana takie luźne pytanie, bo tu ludzie zadają tak jakieś dokuczliwe, nietypowe, niesympatyczne. Czy pan w swoim życiu mieszkał w Radomiu? Proszę pana, tak, mieszkałem 10 miesięcy. 10 miesięcy. Czy pan pracował w mutacji życia romskiego? Tak. Czy pan pamięta Teatr Żeromskiego? Kogo czy pamiętam? Teatr Żeromskiego. Pamiętam. Czy pan zna Janka Langera? Taki muzyk, kompozytor, znakomity. Tak, tak, tak. Czy pan zna Dowki po sobie? Nie. Jest telefon do redakcji. Czy jest pan Piorski? Ach, tak. No, wie pan. To jest mój dowcip. Ja mówię, to trzeba poczekać. Pan Szczypiorski, to ja poczekam. Bardzo ładny dowcip. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. A ja pytam dalej. Czy jako człowiek lewicy uważa pan, że zbyt silne są obecnie wpływy Kościoła? Tak. Czy jako patriota życzy pan Polakom Lecha Wałęsy na prezydenta? To zależy, w jakim stopniu Lech Wałęsa dojrzeje do następnej kadencji. Czy jako uczestnik polskiego życia literackiego cieszy się pan na myśl o tym, że pan minister Dejmek ma stworzyć pismo literackie, którego podobno naczelnym ma zostać Krzysztof Teodor Teplic? Proszę pana, ja się nie cieszę, że minister stwarza pismo literackie. To nie jest dobra rzecz, bo mamy niedobre w tej mierze tradycje. Państwo nie jest od tego, żeby patronowało powstawaniu pism literackich. Im dalej państwo jest od literatury, tym lepiej i dla państwa, i dla literatury. 20.79.11, 20.57.53. Witamy kolejnego rozmówcę. Halo? Z tyklu dawni znajomi. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, słyszymy się. Halo? Halo? Halo, słyszymy. Czy mogę zadać pytanie natury osobistej panu Andrzejowi Szczypiorskiemu? Przepraszam, czy pan jest bratem Bożeny Szczypiorskiej, z którą chodziłam do gimnazjum i liceum ogólnie prowadzące do imienia Jerzego Sawackiego do Warszawy, a potem na studiach byłam z nią? Nie, proszę pani. Nie znam tej pani. Nie zna pan tej pani? Ale pozdrawiam ją. Czy jako żołnierz Powstania Warszawskiego uważa pan, że źle zrobili ci radni warszawscy, którzy nie przemianowali Alei Armii Ludowej na Aleję Piłsudskiego? Proszę pani, ja uważam w ogóle, że jeśli chodzi o to przemianowywanie nazw ulic, to my troszeczkę przesadzamy z tym, wie pan. To nie jest dobre zacieranie wszystkich śladów przeszłości, nawet jeżeli ta przeszłość nam się nie podoba, a nawet jeżeli to są jakieś brzydkie karty tej przeszłości. Każdy naród ma swoje lepsze, gorsze momenty w historii. Mnie się wydaje, że wydzieranie takich kartek lub wymazywanie treści zapisanej na tych kartkach nie jest rzeczą najlepszą. Wie pan, mnie osobiście na przykład bardzo drażniło, że w kilku miastach zniknęły ulice Okrzei. Ponieważ radnym w tych miastach wydawało się, że Okrzeja to był jakiś taki szemrany facet, nie zauważyli tego prostego faktu, że go powiesili carscy oprawcy na stokach Cytadeli Warszawskiej w 1905 roku i uznali, że Okrzeja jest odpowiedzialny za błędy, grzechy i zbrodnie PRL-u. A dlaczego mówi pan ogólnie, a nie odpowiada pan na pytanie o Armii Ludowej? Aha, pan pytał konkretnie o Armię Ludową. Nie, ja myślę, że Armia Ludowa istniała i dlaczegoż by nie miała mieć swojej ulicy. A czy nie jest ulicy? Panu ona bliższa od innych powstańczych organizacji? Nie, zupełnie nie jest mi bliższa, aczkolwiek ja przez 2 tygodnie, przez 12 dni walczyłem w szeregach Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim, potem w szeregach Armii Krajowej. Dlatego, że to było, wie pan, w owym czasie, tam gdzie człowiek trafił, tam walczył. Nie jest mi ona ani bliższa, ani dalsza. Prawda? Chciałem to wiedzieć, dlatego że na przykład Słownik Pisarzy Polskich podaje to jako jeden z głównych powodów do pańskiej chwały, że był pan żołnierzem Armii Ludowej.
Tak, ale wie pan, to nie jest na pewno powód ani do chwały, ani do hańby. Chciałem w związku z tym jeszcze zapytać jeszcze jedno osobiste pytanie. Co pan myśli o przemianowaniu ulicy Marcelego Nowotki na Andersa w Warszawie i zlikwidowaniu tego bohatera w większości miast polskich jako nosiciela? Wie pan, tutaj bym znowu nie kruszył kopii o tego Nowotkę. Ten Nowotko nie wydaje mi się taką postacią godną najwyższego uznania i szacunku, aczkolwiek znowu powiadam. No skoro już była ta ulica, to mogła zostać. Mnie się wydaje, że powinna być ulica Andersa, to na pewno. Tu akurat bym nie walczył o to, ale ja jestem w ogóle pryncypialnie przeciwny zmianom tego rodzaju, bo to nie świadczy najlepiej o stosunku do historii. A czy pańska rodzina była w jakiś sposób szczególny związana z Marcelim Nowotką? Tak, była. To znaczy nie moja bliska rodzina, ale żona mojego stryja miała bliskie związki z Nowotką. 20-79-11, 20-57-53, teraz państwo pytacie. Prosimy, w obronie pana Andrzeja. Halo? Tak, ja muszę powiedzieć, że od początku audycji mam trochę ściśnięty żołądek, ale nie w związku z tym, jaka jest treść rozmowy, chociaż zgadzam się, że z panem Szczypiorskim można się zgadzać i ja też nie ze wszystkim się zgadzam. Natomiast podzielam cierpliwość pana, bo prowadzący pan zachowuje się jak prokurator i rzeczywiście brakuje tylko lampy o wielkiej mocy, żeby mieć wrażenie, że jest się w pewnej instytucji. Także prosiłabym może o zmianę tej atmosfery, bo rzeczywiście chyba jest ona nie bardzo właściwa. Ja podziwiam pana za wszystko razem i za mądrość własną pana Szczypiorskiego i jego doświadczenie, jego obiektywizm i odwagę mówienia tego, co myśli. A tym razem podziwiam i jestem pełna uznania za cierpliwość na tę atmosferę i na te... Proszę pani, ja bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowa, które od pani usłyszałem, ale po prostu tak to jest, tak to bywa. Pan Kijowski ma tego rodzaju charakter, reprezentuje ten typ rozmówcy telewizyjnego i ja to akceptowałem. A ja chcę tylko dodać, że... Ja wiedziałem, prawda, że będę rozmawiał z panem Kijowskim. A ja chcę dodać, że nie brakuje lampy o silnej mocy. Tu są trzy lampy o bardzo silnej mocy i miejmy nadzieję, że panu Szczypiorskiemu uda się z tej konkretnej rozmowy wyjść do końca obronną ręką. Panie Andrzeju, ostatnie ważne pytanie. Pisze pan o Niemczech, Polakach, Żydach, stawiając tezę najprostszą, że wszyscy są ludźmi. Czy to znaczy, że nie wierzy pan w determinizm uwarunkowań narodowych czy rasowych? Oczywiście, że nie wierzę w ten determinizm uwarunkowań narodowych i rasowych. Absolutnie to odrzucam jako absurdalną koncepcję życia zbiorowego. Czy Europa zmierza ku zjednoczeniu, czy przeciwnie? W naszych oczach budzą się jakieś ksenofobijne upiory. Proszę pana, one się, tak pan dobrego użył pan terminu, one się budzą, bo one istniały. One istniały, w tej chwili się przebudziły po wielu, wielu dziesięcioleciach snu. A ten sen był spowodowany po prostu zagrożeniem ze strony Imperium Sowieckiego. W związku z tym w Europie nie dochodziły do głosu najrozmaitsze fobie narodowe, najrozmaitsze nacjonalizmy. Skrajnie prawicowe ruchy polityczne, a w tej chwili one dochodzą do głosu i nie jest to nic nowego. One istniały w podskórnym życiu społeczeństw całej Europy i dzisiaj one się meldują do głosu. To jest bardzo smutne i dramatyczne zjawisko, szczególnie tragiczne jest ono w Jugosławii, prawda? Ale nie tylko w Jugosławii. U nas często się mówi tutaj o tym ruchu skrajnie prawicowym w Niemczech, który niewątpliwie istnieje, ale tu znowu powiadam, on nie tylko istnieje w Niemczech, istnieje we Francji, istnieje we Włoszech, o dziwo nawet w Danii wystąpiła ksenofobia, prawda? Ja myślę, że to nie są problemy długotrwałe, to są procesy rozwojowe związane z wielką transformacją, którą przeżywa cała Europa. Żeby zmienić nastrój, dlaczego lubi pan zwierzęta i walczy w obronie ich praw? Proszę pani, dlatego, że stoję na stanowisku, że trzeba zawsze być po stronie słabszych. Ja to staram się czynić w mojej działalności pisarskiej, ponieważ uważam, że literatura zawsze powinna być po stronie słabszego. A w życiu codziennym myślę, że najsłabsi są ci, o których święty Franciszek mówił, że to są ci nasi mniejsi bracia, prawda? Ostatnie pytanie. Przez 45 lat jedynym odbiorcą literatury polskiej było państwo. Kto dziś dla pana jest odbiorcą? O kim pan myśli, kiedy pisze pan swoją kolejną książkę? Proszę pana, zawsze myślałem o czytelnikach.
nie o państwie. Czytelnik był jedynym sędzią, jedynym odbiorcą. Czytelnik to abstrakcja. Kto jest pańskim czytelnikiem? Czytelnik, Niemiec. Powtarzam, to nie jest żadna abstrakcja. Nie. Kobieta. Ten, kto sięga po moją książkę. A ponieważ jak na wstępie dzisiejszej rozmowy powiedziałem, że jak każdy artysta jestem próżny, to próżność mi dyktuje przekonanie, że po moje książki sięgają tysiące, setki tysięcy, a nawet jak stwierdziłem, prawda, w ciągu ostatnich 8-10 lat miliony ludzi. Nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. No to mam dla kogo pisać, prawda? Mam dla kogo pisać i to nie jest żadna abstrakcja, ten czytelnik. To są ci ludzie, którzy czytają moje książki, którzy z tych książek czerpią pewną wiedzę o życiu, o świecie, a może życie ich w następstwie tej lektury staje się lżejsze. Ci, którzy czytają, ci, którzy miejmy nadzieję oglądają. Czas nie jest rozciągliwy. Dziękuję panu Andrzejowi Szczypiorskiemu za pobyt w naszym studio. Dziękuję za to, że dzielnie dawał sobie radę zarówno z telefonami, jak ze mną. Obiecuję, że będę nadal równie napastliwy. W kolejnym, ale to nie było takie trudne. W kolejnym, a teraz konkretnie, do którego wysłuchania zapraszam państwa 26 w sobotę o godzinie 15:15 można do nas dzwonić, do pana Aleksandra Smolara tym razem. Do zobaczenia, dziękuję, do widzenia.